wam tak. Właściciel mówi, że miesiąc temu jebło mu kurwa rok. Mamy tutaj niestety starą Porszaweczkę, ale jaka jest piękna. I na początku razu podziękuję nie właścicielowi, pięknej właścicielce, która jeździ tym wypasem, a migul chodzi. Dziękujemy proszę panią za takiego kozaka. Niech się pani nie martwi, ja o niego zadbam jako własne oko. Ciao! Zapraszamy na presentation. Ferdynand Porsche już się ze 20 razy kurwa przekotował kurwa w trumnie. A dlaczego? Wiemy, że Porszaki to są kozaki. Nawet najsłabszy Porsche zapierdala jak pojebany. A ten to leci jak pokurwiony. Tak beział. Kurwa, żebym się zagrzał. A minus 18 na dworze. Ale drodzy państwo, zaczynamy prezentację tego kozaka. Ledy, 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 ledy. Jeszcze raz kurwa ledy. 460 koni. GTS. Roczny Porsche. Biała perła taka, że aż kurwa razi w oczy. Panie kochany, wyjeżdżasz tylko wieczorami, bo ślepia napierdala jak latarnia morska. Przed chwilą właśnie wyjechaliśmy od gumiarza, zbieżnikowaliśmy opony, no na czymś trzeba zaoszczędzić. Tak to jest. Loteczka. Loteczka, wiecie do czego to jest? Po pierwsze wygląda, po drugie hamuje, po trzecie stabilizuje. Przy 215 tak ją wypierdala, że ostatnio to nawet szyba się zbiła. Bo tak ją kurwa wygięło. Następna sprawa. Właściciele! Uwielbiam ich! I mieliśmy GTR od nich, i mamy Porsche od nich, a jeszcze będziemy mieli kurwa jachty, helikoptery kurwa i motory. Ale się podjarałem! Cztery rury, czujniki parkowania, biały kolor, niemieckie kurwa blachy, lotki odjebane w pizdu, jak skrzydło od samolotu, ciemne szyby, dachy. Spalanie jest tak kurwa wielkie, że ja pierdolę, że ja pierdolę, do tyłu nie, do przodu tak, ale za kółkiem. Drodzy państwo, Porszaki to są wypasy, zapierdalają jak nie wiadomo co. Uwielbiam Porszaki. Dlaczego? Bo to jest Porsche. Chodzisz do baru, zamawiasz kurwa coś, trzeba, bo to odbyłem mojej starej, zamawiasz kurwa koktajl białkowy, wypierdalasz z kluczykiem od Porszaka. Wszyscy lampy tak. Każdy by chciał kurwa napiwek. Ni chuja. Nie ma. Po co komu takie auto? Dla bujanki. Dla prestiżu i żeby sobie wygodnie, bezpiecznie, szybko jeździć. I bajery. Auto porównywalne jest tak. Konkuruje. BMW 8 z 4 furtkami i Mercedes GT. Powiem wam tak. Powiem wam tak. Powiem wam tak. Powiem wam kurwa tak. Ja fan kurwa BMW. Przykro mi bardzo, ale powiem. Wybieram kurwa Porszaka. Bo jak wsiadłem kurwa do środka tu i zobaczyłem jak ma kurwa w środku, to obstrałem zbroję znowu z wrażenia. Zobacz, od razu widać ten luksus, jak to wszystko tu się kurwa prezentuje. Tej zobaczcie, kunszt, jakość, najwyższa jakość. No ale przejdźmy i zobaczmy. Zobaczcie te ładne rękawiczki. Tada! Nie weszło. Dobra, idę do tyłu, idę na chwilę do tyłu. Do tyłu, no dobra, wejdę. Drodzy państwo, z tyłu siedzi się do chuja, ale powiedzmy sobie szczerze, ile razy ktoś tu jechał z tyłu? Chyba właściciel najebany, jak był to gorzona do chaty wiozła, bo tak to się inaczej nie wyobrażam tego. Maska silnik V8 4.0 GTS Porsche. Tej zobaczcie, zobaczcie, taka stara Porszawka, taka czysta. 15 koła nalotu! Ale tu mi się podoba. Jest takim kurwa wypasem, jest takim rakietorem, jest takim kurwa torpedorem, że puu! Szczelak, fajerwerki kurwa Sylwestra. Ale kurwa tutaj mocowanie jest chujowe. No ale chuj z tym. Uwaga, uwaga! Zapraszamy, drodzy państwo, na jazdę tym kozakiem. Wypasione Porsche. Cztery buty napęd. Startuje jak Panterus torpedowóz. Dokładnie. Bagażnik z tyłu. Otwieramy. Tara, sezamy, otwórz się. Co my tu mamy? No mamy same torby Louis Vuittona i to mi się podoba, tak? No kurwa, jakoś za dużo tu siana nie widzę, ale jest pięknie. Woda. No jest kurwa prezencja, jest prezencja. Panie kochany, bagażnik wielki, zamykamy. Aha, bo jak tu się za mnie z drugiej strony, ona tu jest tą kamerą, kurwa, dalej, kurwa, bo chodzisz jak taka stara pizda. Tu jak za mnie z prawej strony zamyka się całe auto, a tu sam bagażnik.
on jest szybki, kurwa, jak błyskawica. Jadymy, dalej. Przechodzimy do następnego punktu, strzelanie z tumikami. Kamerzysta mówi, że jest zimny, kurwa, i nie będzie strzelał. Ja mówię, ty jesteś, kurwa, debil. Właściciel go przed chwilą, kurwa, zagotował, tak zapierdalał. Strzelamy z tumikami. Porsche, zobaczcie, pani, że tu się odpala. Dobra, czekaj. Tero. Na jałowym nie piska. Dobra, chuj z tym, jedziemy. Sam jest debil. Kończymy ten wypasiony odcinek i mam nadzieję, że auta takie wypasy się podobają. Czy ja dziękowałem właścicielowi, czy ja dziękowałem właścicielce? Na pewno ze 700 razy. Ale mogę cały czas, kurwa, wszystkim dziękować, bo było to dziękuję i by było po czasie. Piękne auto, oglądajcie nas, subskrybujcie, no i wszystko, kurwa, jak macie robić. Jedziemy. Jesteśmy w środku, w tym kozaku, tak, muzyczka se gra, wszystko ładnie, pięknie, zegary, ale to wykończenie, drodzy państwo, ten designerski zegarek, ta czarna sufitówka z Alcantary, tu jest, słuchajcie, dawaj tą kamerę tu, bo ci, kurwa, wyjebie. Tu jest taki guzik jak na duszenie, to tu na 20 sekund auto zamienia się, kurwa, w nie wiadomo co, w tornado serii F5. Przez 20 sekund możemy wylecieć, kurwa, w kosmos z atmosfery i zjechać na dół. To mi się podoba. Auto ma wszystkie wyposażenie, całe wyposażone jest we wszystko. Co ma w wyposażeniu? Wszystko. A co to znaczy wszystko? Wszystko w chuj. No, kurwa, znacie ten panel tu starujący. No robi na mnie niesamowite wrażenie. Czemu, kurwa, tak jest, że siadam do nowego Mercedesa, kurwa, i do nowej BMW, ja fan, kurwa, BMW i mi się, kurwa, w środku nie podoba. A tu wsiadam i od razu bym poleciał, kurwa. Od razu bym zarzucił ręczny. Ale nie ma ręcznego, bo jest elektryczny. No i chuj z tym, no i minus, kurwa. Znacie, co to jest? I chuj wie, co to jest? Popielniczka. Kurwa, myślałem, że termosik mało odpocznę. A kurwa, na to za dopatą. Pięknie tu wszystko, jak tu się prezentuje. Kurwa, no muszę podotykać. Muszę się namacać. Ale se lecimy, muzyka se napierdala i to mi się podoba. Piękne Porsche, piękne LEDy, piękne spoilery, wystawiające lewo, prawo. Kurwa, jedziemy na Awice. Będziemy startowali. Ja nie będę tu gadał, że skrzynia, kurwa, taka. No wszystko jest na najwyższym poziomie, wszystko. Zawsze jak testuję jakieś piękne auto, powtarzam, zawsze jak testuję jakieś piękne auto, to widzicie sami, że jestem podjarany, kurwa, jak pochodnia, tak? Palę się, kurwa, jak ognisko. I tak jest przy tym egzemplarzu. Kurwa, pierwsza Panamera w życiu, jadę za kukiem, a ja se robię bujaneszkę, fuj, lewo, prawo. Więc tak, wyposażenie znowu na pełną pi na wypasie. Kobito, idź dalej, jedziemy wypasem. Ja wiem, że patrzyłaś się, bo pół Poznania nas teraz przyfilowało. Ale jest piękne to auto, szerokie, zwinne, typowo, kurwa, na tor. Tak, powiedzmy sobie szczerze. Tym autem można zapierdalać na Nürburgringu dzień i noc. Trzeba mieć tylko szalo na wahę. I kurwa, żeby wjechać tam za 20 eurusów. No jest przerewelacyjny. Ale jestem zachwycony. Dzieje się tak czasami. Zawsze się tak dzieje. Dziękuję właścicielom i właścicielce za udostępnienie pół roku temu GTR-a, a teraz, kurwa, Panamery X-a. A mało tego, jeszcze czekają na nas takie, kurwa, wypasy od tego kochanego państwa, że nawet sobie zdajecie, kurwa, chuja nie zdajecie sobie sprawy, bo ja nawet sobie nie zdaję sprawy. Piękny monitor, przychodzę teraz od razu czegoś innego. Tu jak się włącza auto, to same zjeżdża do góry, tu same zjeżdża na bok, lusterko fotochrom. Zobaczcie, tu jakieś, kurwa, bajery, tu bajery, otwieranie, zamykanie, buh, kurwa, wszystko jest. I my jedziemy na S-Plusie. Kierownica multifunkcyjna, cztery chcecie szyby, cztery lusterki, klapa, spoilery, wszystko jest. I ten zamszyk tu, podgrzewany, kurwa, wszystko podgrzewany, podokietnik, prawy, lewy podgrzewany. Czerwona nić obszyła wszystko. I znak Porsche. Ja myślałem zawsze, kurwa, że ja się, kurwa, trochę czuję lepiej, że zapierdalam BMW. No ale jak podjeżdża właściciel z boku ko mnie na światłach i patrzy, kurwa, na ten znaczek Porsche'aka, to mi już trochę gul napierdala. No ale chuj, no, no ale chuj, takie życie. Nie ma co płakać. Ale się jedzie, drodzy państwo. Ja pierdziule. Uwielbiam zapierdalać na autostradach. Fenomenalne wyposażenie, fenomenalne. Wszystko tu jest na najwyższym poziomie. No kurwa, naprawdę, no czuć, kurwa, detale tu się po prostu aż kipią. Kipią luksusem, kipią wszystkim. No to jest, kurwa, Porsche. Nawet najsłabsze Porsche, kurwa, zapierdala. A my tu mamy prawie, kurwa, 500 koni. Seryjny ma czy 460, czy kurwa ile? Nie wiem, kurwa. Ja pierdolę tej.
No mi by kurwa wystarczyło to idealnie, jeszcze bym kurwa ze 20 koni kurwa ujebał, bo mi się jeszcze kurwa zajebał na drzewie. Kurwa, żartowałem kurwa. Ja nie znam kurwa takich debili, co by chcieli kurwa zmniejszyć moc w samochodzie. Mam takiego jednego kumpa, co mi się kiedyś kurwa zapytał. Czy jak on by kupił kurwa litrowego diesla, co zrobić, żeby był kurwa słabszy? Kupić kurwa 2-litrowego diesla, debilu kurwa jebany. Dobra, jedziemy. 15 sekund, 14 dalej, kurwa! Bo my tu mamy full power na 10 sekund, kurwa! Wykorzystamy to zaraz. Tak, Porsche, Ferdynand, Porsche! Jestem z tobą! Tu w tym wypasie! Dobra, teraz kurwa, jak się przejdzie kamerzysta, bo siedzi wkurwiony na fołym, mówi, czemu, bo ty cały czas kurwa jeździsz, a ja siedzę i nagrywam, no i chuj z tym, ale jestem przewozawca, a ty jesteś kamerzystą, no to kurwa w szeregu czas tak, to nie ma kuja, ale damy się przejać kamerzyście, no. Bo one mają blokadkę, tak? One to tak to nie jest, ale to jest nie wasze. Gdybyście czuli zapach spalonych kurwa hamulcy teraz tu, ale my mu kurwa daliśmy także. Dziękujemy, żegnam się z państwem i zapraszam na kolejne odcinki. W systemie kurwa, Tom Fofan dam, ja wam dam.